Obejrzymy nowy film od pana Pikeya, kontrowersyjny Ban Null Bindów, tak? Słuchajcie, jest, wyszła ta klawiatura od Razera, gdzie jest ten Counter Strafe, tak? Jest, robi to zabaz klawiatura, nie? Czyli od razu stajesz i masz recoil od razu idealny. Że nie masz tego ślizgania się, nie musisz counter strafeować klawiaturą, czy a tobie to sama klawiatura robi, nie? To jest popierna rzecz, tego nie powinno być w grze. I to też Valve powinno ogarnąć, bo to nie jest duży problem, żeby tego counter strafea jakoś wydłużyć, coś zrobić z tym, żeby... Ale no ja wiadomo, że Valve to nie zrobi nic z tym, nie? Bo kiedyś na przykład w Source był bunny hop, nie? Był tak duży bunny hopa można było zrobić, jeśli miałeś bardzo dobry movement, to ten bunny hop był tak wielki, że kurwa mogłeś nadać się do ciemni ze skoczni takiego bunny hopa zrobić, że byłeś w 7-8 sekund na midzie bardzo szybko, nie? CT pikowałeś, jeśli potrafiłeś to robić. No i Valve zrobiło update, gdzie oni znerfili tego bunny hopa, że nie można było tak szybko latać. I to też jest do zrobienia, nie? Przez Valve. To też jest do zrobienia, ale wiemy jak Valve pracuje, nie? Posłuchajmy, ja też powiem później coś od siebie, jeszcze dodam, nie? Czy według was SnapTap od Razera i Nullbindy powinny być zakazane? Bo to jest właśnie, słuchajcie, macie ten SnapTap, ten Nullbind. Nullbind to jest właśnie, że możesz pisać komendami to, nie? I w ogóle słuchajcie, co oni zrobili, nie? Słuchajcie, co zrobił Face. Dla mnie to jest nieporozumienie, że na oficjalu nie możesz tego używać, a jak grasz Face It, to już możesz to używać. To jest popi***ne przecież. To nie jest normalne. Przecież to powinni zabronić tu i tu. To co, na oficjalach nie możesz tego używać, a na Face'icie możesz? Ja nie wiem, czemu oni tego nie blokują tu i tu. To ty w ogóle wpadł na ten pomysł, nie? Wraca jak bumerang temat nowej mechaniki, m.in. od Razera, która nazywa się u nich SnapTap. Więcej o tym mówiliśmy w materiale ponad 2 tygodnie temu, ale tak w skrócie. Dzięki tej funkcji w klawiaturach Huntsman Elite niwelowany jest błąd, gdy gracz idzie w prawo za pomocą klawisza D i potem będzie wciskać A, jest w stanie uzyskać idealnego strafe'a, a dzieje się tak... I wtedy idealnie recoil ci się restartuje, a klawiatura robi takie coś, że idziesz A i masz, od razu się postać zatrzymuje, masz idealny recoil, od razu możesz strzelać, nie? I to jest, no, pomaga to bardzo dużo w grze, nie? I to ogólnie jest zablokowane na Face'icie, na SA'i, tak, w wszystkich kwalifikacjach wszystko będzie zablokowane, a w normalnym Face'icie nie jest zablokowane. Też inne ligi też nie wypowiedziały się, Valve też się nic nie wypowiedziało na ten temat. To jest dla mnie chore, że Gaben i spółka w ogóle się na ten temat nie wypowiadają. Mają taki problem i zamiast napisać, co z tym zrobią, że pracują nad rozwiązaniem, albo dajcie nam chwilę, musimy zastanowić się, jaka jest skala problemu i nic, nie? Dlatego, że bez SnapTapa istnieje duża szansa, iż gracz może kliknąć te dwa klawisze jednocześnie, co w grze zniwelowałoby ruch. Przez SnapTap w momencie aktywacji klawisza A, klawiatura w cudzysłowie zignoruje błąd gracza, co spowoduje zero tików nakładających się na siebie ruchów. Marka Outing również zdecydowała się zaimplementować podobną mechanikę, którą nazwali SOCD. Robs w momencie zaprezentowania SnapTapa przez Razera... A najlepsze jest to, pamiętacie JL? On tam mówił, że nie... że on... nie używał SnapTapa, on coś mówił takiego, a okazało się, że wcześniej przed wszystkimi używał tego, nie? Tam coś było takiego. Stwierdził, że nie powinno być to dozwolone. Ostatecznie no jasne, Marka no. rozmawiała z... Nie no, Robs ma rację, to nie powinno być dozwolone na takie rzeczy, bo to jest jednak mechanika gry, która ci naprawdę pomaga w strzelaniu, dając tobie przewagę nad przeciwnikiem i to bardzo dużą przewagę. Jeśli jesteś dobrym graczem i będziesz to używał, no to masz naprawdę, no jednak te milisekundy, pół sekundy szybciej strzelać od gościa, no to jest dużo, nie? Między innymi ESL-em i zdecydowano się to dopuścić normalnie do gry. Stąd też ludzie przypomnieli sobie... A mówił on Pixel, że nie wie co to, a używał. No takie pierdolenie to jest tych graczy, że nie wiedzą co to, ale używał. No przecież to... Słuchajcie, no... ja na przykład nie miałem takiej sytuacji nigdy w życiu, tak? Nie miałem takiej sytuacji, że jak ja coś włączałem, to wiedziałem co ja używam. Nie miałem takiego, że ja nie wiem co używam, no. To jest takie pierdolenie. Nie bzdurne, no. Przecież to każdy profesjonalny gracz, który gra długo w gierkę, widzowie, nawet my teraz co nie gramy, wy co nie gracie profesjonalnie, ja jestem coachem tak naprawdę, teraz streamerem, no to wiem co włączam, tak? No, to tak jakby powiedzieć, no jadłem coś, ale w sumie nie wiem co, ale dobre, no czasami jest tak, no ale no, tutaj to sprawdzasz co to zmienia, nie? Sprawdzasz, no bądź jaką rzecz co się zmienisz, to sprawdzasz, no nie? No w grze tak sprawdzasz, nie? ...sobie o nullbindach, które istnieją już naprawdę długo. W teorii te bindy robią mniej więcej to samo co SnapTap, tylko no. Wciąż jednak klawiatury robią to lepiej. Było to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie mają danej klawiatury od Razera, a... Exus mi mówił...
bo on spróbował to na klawiaturę te bindy i powiedział, że no jest lepiej, ale no ktoś, pamiętam, nie wiem, czy to biały, chyba Paweł mi mówił, że on to włączył, a później wyłączył chyba. Nie wiem, czy to w Apexie wyłączył, czy w CS, ale chyba w CS też wyłączył. Powiedział, że dziwnie się gra, bo on chyba nie ma tej klawiatury od Razera. Chyba nie ma. Nie jestem pewien, czy on ma tą klawiaturę od Razera, bo jednak klawiatura zmienia to diametralnie, jeszcze lepiej jest niż te bindy, nie? To nie jest to samo właśnie, co tu pisze ten Ceko, tylko jest o wiele lepiej, nie? A chcą uzyskać mniej więcej podobny efekt. Cooper zapytał się na Twitterze, czy nullbindy są dozwolone w ligach meczowych na Faceicie, jak m.in. ESL Challenger League. Community manager Darwin stwierdził otwarcie, po dyskusjach, które No. były prowadzone w ten weekend między pracownikami SEA, nullbindy nie są dłużej dozwolone w meczach zgodnie z naszą polityką dotyczącą skryptów. W międzyczasie w zasadzie ta sama rzecz w klawiaturach m.in. Razera jest już dozwolona. No tak, no ale kurwa, przecież to powinno być usunięte na faceitach normalnych też, no. No to jest popierdolone, że na normalnych faceitach możesz z tym grać, no. Dziwne to jest. Po tej decyzji ludzie zaczęli mówić, że jest to nic innego jak po prostu pay to win, gdzie płacisz sporo pieniędzy za klawiaturę i masz funkcję ułatwiającą. No, ej, w sumie można tak powiedzieć, że to jest w jakimś tam stopniu pay to win, tak? Że sobie kupujesz jakąś super klawiaturę i masz ułatwienie w gierce, no. No to uważam, że to można nazwać pay to winem w jakimś tam stopniu, nie? Że kupujesz sobie klawiaturkę i szybciej strzelasz do gości, nie? Więc no, a biały ma tą klawiaturę, okej, dobra. Okej, no jak ma, no, ale on nie wiem, czy on gra na tym, nie? Grę, która dla innych została niedozwolona. Bo to chyba jest na klawiaturze tej Razer Huntsman V3 Pro, tak? To chyba ta klawiatura. A, no to dobra, czyli ta najnowsza. Bo te niższe nie mają tego, nie? Czyli ta tylko najnowsza klawiatura to ma. Czyli to nie jest, że kupisz klawiaturę Razera jakąś Deathsalker, czy inną, czy ten. A, no dobra, okej, dobra. No to jest pojebane ogólnie, no. Bo jeszcze zrozumiałbym, jakby kto wszedł jakiś, wiecie. Czyli po prostu w CS-ie by ludzie tego używali, tak? Null bindów po prostu, ale nie w klawie, bo to kupujesz 1000 zł klawę i takie coś masz. To jest pojebane, no. Szczerze, sam tego nie testowałem, więc nie wiem, czy realnie daje to aż tak dużą przewagę, ale biorąc pod uwagę feedback pro graczy, to zdania są trochę podzielone. Dong twierdził, że nie odczuł dużej różnicy po przetestowaniu SnapTapa. Tutaj jednak. No dom, ty nie odczułeś, bo napijałeś na tych bindach już dawno, kurwa. Dlatego te perfect masz. Mówiłem ja wiele razy, że dong najlepiej robi właśnie te counter strafy, tak? Że to jest typ, który idealnie to robi. Mało graczy robi te counter strafy idealnie. Tak słusznie też stwierdziła jedna z osób, że może to pomóc osobom w nieco niższym poziomie, które mają problemy z m.in. Counter-Strafe'em. Nie no, co on pi***oli, high five lol, że to może pomóc osobom, które mają problemy z counter strafe'em. Nie wszyscy prosi idealnie counter strafe'ują. No ja pier... Taka bzdura jest, że może to pomóc właśnie typom tylko z niższym lower skill rating. No dura totalna, nie? Czy według Was ogólnie ta mechanika Razera jest pay to win? Szczerze, przykładów lepszego sprzętu i tym samym teoretycznie przewagi nad przeciwnikiem można podać więcej, jak m.in. częstotliwość odświeżania monitora. Niemniej, skoro w klawiaturach dana funkcja jest dozwolona, to również i te nullbindy powinny być przez każdego dopuszczone, albo też w drugą stronę, zablokować to zarówno. Nie no, bzdura, to ty porównał PK herce monitora do nullbinda, pierdolę ty. Nie uważam, żeby gościu, który ma 144 Hz monitor, a drugi 240, jak jesteś dobrym graczem, to na 144 Hz i na 240 będzie grał podobnie. To nie ma różnicy tak diametralnej, że będziesz nagle mistrzem świata albo 540 Hz kupisz. To tak nie działa przecież. A tutaj jednak daje ci to przewagę, nie? No to porównywać to do monitora 144 Hz i do 240 monitory, bo przepraszam, no. Wiadomo, że na 60 Hz już się nie gra, no ale chyba minimalnie to ludzie mają ze 144 Hz, no. Zarówno tu, jak i w klawiaturach. Zmieniamy już jednak temat. Ostatnio całkiem głośno zrobiło się o sytuacji podczas zamkniętych kwalifikacji do Bad Boom Dacha w Belgradzie. Tam No właśnie tego nie słyszałem, ty. Tylko coś mi się obiło o uszy, no, że tu coś. mogliśmy zobaczyć akcję, w której gracze Quasar tak jakby po prostu się poddali. Najpierw zobaczcie klipy. No, to słyszałem. Flaks? Umierać będzie. Flaks gdzieś. Wisper! A co Co? Umierać będzie. Flaks gdzieś. Wisper! To nie jest normalne, nie? No zobaczcie, to. Downfall Whisper. Flax? Umierać będzie. Flax gdzieś. Whisper! Może monitor mu się wyłączył. Może monitor mu się wyłączył, nie? No ale to wygląda, jakby to był przedany. Co to w ogóle Mukos, Whisper, Tommy, Gay i Numbers, ty. Ja pierwszy raz widzę takie niki. Rozpali.
Ну что тогда, у Панты преимущество на нюке. Ну и фисуры. Ну я вот не видел игру. Ой, а там же... А для меня это выглядит как снова Whisper, так? Ну Whisper. Я вот не видел игру. Ой, а там же это флешка, наверное, была, или мушкой просто не повернул. Не, ну для меня то выглядит как утро, как сам скур... Przecież, nie? To nie jest normalne, no jak to jest sprzeda... Słuchajcie, jak macie jakąś taką drużynę no-name'ów czy coś, to bardzo często mogą sprzedać mecz, no to też ogólnie trzeba rozróżnić. Jeśli widzicie jakichś podejrzanych gości, to nie stawiajcie nigdy, naprawdę, bo to różne, nawet jak grają właśnie na lepszych czy gorszych, wie co to jest, nie? Takie typy mogą sprzedać mecz, zarobić hajs i wypierać, tak sobie. I tyle, no słuchajcie, no to nie jest normalne, co my tu widzimy. Bo to jest druga akcja, bądźmy, że miał jeszcze raz lagi, tutaj no. Społeczność się podzieliła, nikt mógł być ustawiony, inni zaś, że mogły wystąpić jakieś problemy z połączeniem i dużą utratę. Nie no, jasne, mogły wystąpić problemy z połączeniem, zdarza się. Ale wiecie co, to są rzeczy takie, no nie wiem jak to powiedzieć, no. Masz problemy z połączeniem, dajesz pauzy. Ja nie słyszałem, że w tym meczu były pauzy po 10-15 minut, żeby naprawić coś. Grali po prostu, nie? Kietów, dajcie znać co o tym sądzicie. Mocna krytyka w stronę Kadiana. Kolejny błąd CS2. Zobaczymy. Ostatnio w witrynie PlayGG pojawił się ciekawy wywiad z udziałem nowego prowadzącego formacji Liquid Twistsa. Ja to się boję ogólnie, co to za pomysł, żeby on prowadził, nie? Słuchajcie, sami wiecie jakie są sytuacje, nie? Może będzie dobrym iglem, ale Jekindar się spalił, tak? Jekindar gra nie dość, że jak iglował, grał, to już nie wrócił na ten poziom, co gra. Gra piach. To nie jest to, co grał VP, co on miał ratingi po 1.20, 1.25, no na pi***, nie wiem co. Poszedł na igla, stracił swoją formę, potem już nie iglował, potem szedł Kadian iglować, też grał chuj***. Grał tak samo po prostu, on to się, jak człowiek igluje i później chce wrócić na tego rifla bez igla, tak samo Nexa, on nie iglował, typ na pi***. Ostro, nie? To później już ciężko wrócić jest na to samo, bo masz troszkę inny mindset, inne rzeczy, patrzysz na inne rzeczy, nie patrzysz na tylko na strzelanie, słuchanie się kogoś, ty masz cały czas w głowie, co możesz pomóc iglowi, naprawdę dużo się kotłuje pod głową, rozkminiasz, cały czas rozkminiasz. A przede wszystkim został zapytany o Kadiana i tego, dlaczego ten projekt nie wypalił. No, jak stwierdził, brakowało etyki pracy. To po prostu nie działało ani w grze, ani poza nią. Nie było chemii, ani synergii, a bez tych dwóch rzeczy nie da się grać. Zapytano o wrażenia z gry pod przywództwem Kadiana, stwierdził wprost: bardzo różniło się to od tego, czego doświadczałem wcześniej w Face. W pewien sposób sprawił, że zacząłem... Przesadzajmy, no Face miało w chuj lepszych zawodników, ma od tych, co miałeś u siebie w drużynie, w Liquid. To też takie porównywanie Face, wiecie, to tam to maszyny są do zabijania przecież, nie? Tam to typów tacy goście grają, że ci co on przeszedł z Face do Liquid, no to nie ma co porównywać przecież, no. Co on chciał ze Skullsem osiągnąć, no. Że typ jest średni, no. Nie jest botem, ale średni, no. I z Jekindarem, który ratingi też 1-0 kręci albo poniżej, no. Czasami. Chciałem bardziej cenić Karrigana i to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Tak a propos jeszcze Liquid, Mitar, ich nowy trener, stwierdził na początku, że nie był przekonany co do przejęcia roli prowadzącego przez Twistsa, ale po kilku tygodniach treningów jest pozytywnie zaskoczony i powiedział wprost, że w przyszłości może zostać jednym z najlepszych prowadzących na świecie. Dzisiaj dalszy ciąg zmagań w Blast Premier Four. No zobaczymy, sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądał dzisiejszy mecz Liquid. Mam nadzieję, że wygrają, zobaczymy też jak Ultimate wypadnie, też jestem ciekaw, jak sobie poradzi. Jeden, no, tak naprawdę jego największy clan to jest ten Blast, więc no, czekamy, nie? Gra z Heroic o godzinie 12 w grupie A, OG podejmie Complexity o 14.30, a do tego w grupie B będą nas czekać jeszcze dwa pojedynki. Vitality kontra Astralis oraz Gamer Legion vs Falcons. Tak jeszcze jeśli chodzi o ten turniej, to grać komplikacje związane z podróżą i musiał go zastąpić Soul, czyli ich trener. Mimo osłabienia i tak udało im się pokonać formację Complexity 2-0. No właśnie, Heroic grało z coachem, nie? Ale powiem wam tak, większość z was pewnie nie zna tego gościa, nie? Saf. Ale gościu w Finlandii był jednym z lepszych graczy, nie? 2016 rok, 2015-17, to może 18 rok, nie pamiętam, czy jeszcze wtedy grał. On był jednym z najlepszych graczy w Finlandii. On był taką maszyną, napisał dobrze, naprawdę. No to on też potrafi grać, widzowie. To nie jest typ, który coach, tak jakby wzięli jak tego coacha, co oni mają. Na przykład Cloud9, tak? Coacha by wzięli, czy kogoś innego. On po prostu jest dobry, no. To tak samo jakby Neo wszedł. Tak samo jakby Neo Face wszedł, no to też by ogarniał grę, jak się gra. No to no nie jest zdziwienie w ogóle, że Heroic wygrał na przykład z Complexity. Ale na pewno bym był w k***a
jakbym przegrał na coacha, nie? W mapach. Kończąc temat tych zawodów, popularna ostatnio na Twitterze stała się... O, na przykład Exist by wszedł, tak? Też. To te, też by wymiana to inaczej wyglądało. Donkiem, a graczem OG Tomasem. Oho, w sumie spoko, proszę. Że Blast udostępnia więcej takich zakulisowych rzeczy. Polskie no, Monte w zasadzie bezbłędnie kończy fazę grupową City Series 7, gdzie to pokonali... No, fajnie się ogólnie oglądało te Monte. Mam nadzieję, że oni nie zaczną grać gorzej, bo sami wiecie... Proszę i też was proszę, żebyś nie pompować balonika, bo sami wiecie, jak pompujemy balonik, nie? Wszyscy, ale za krugi VP się robi. Tak samo było z Nine, każdym. Poczekajmy z 2 miesiące, nie? Poczekajmy z 2 miesiące i wtedy zobaczymy, jak oni naprawdę będą grali. Jak inne drużyny będą miały materiały do analiz, chłopacy też troszkę potrenują. Wszystko zobaczymy, jak oni będą grali. Bo jednak Hades jest nowym prowadzącym. Nikt nie wie, jaki ma styl tak na serio jeszcze za bardzo. Chwilkę poczekajmy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? Naprawdę. Ale uważam, że na ten moment bardzo fajnie gra wygląda. Dycha, co najważniejsze, przechodzi odrodzenie. Widać, że w Ens ktoś go blokował, czy to Kuben, czy to Glaive, czy w ogóle nie podobała mu się gra po prostu w tamtym składzie, że był blokowany. Dycha naprawdę, gra jak kiedyś, no. No na ostro. Hades jako Eagle, czyli Polish Cadian można powiedzieć w tym momencie, ale wiadomo, że Polish Cadian jest tylko jeden, maskedzik w Polsce. Więc no uważam po prostu, że Hades na WP-ce i na Eagle'u gra bardzo dobrze, nie? I na razie niech tak zostanie. Też widać, że Hades o wiele lepiej w Monte gra niż w Ens, ale no trochę słabszych przeciwników grają też, no nie przesadzajmy, tak? Że grają na takich przeciwników jak Ens, bo Ens jednak grał na trudniejszych swego czasu przeciwników. Ale ważne, że chłopacy chcą grać, chcą trenować i to jest najważniejsze, nie? Też za kulis widzowie gdzieś się obija o uszy, że jednak za kogoś Kay wejdzie w składzie, nie? Czy to będzie Demku, czy to będzie Styko? No niby Kay ma dołączyć, tak? Ale czy to prawda jest, czy nie? A wiadomo, że... W każdej plotce jest jakieś ziarnko prawdy, tak? Nie wiadomo, nie wiadomo. Ale bym zobaczył takiego Keja jeszcze tam w drużynie Unik, bo on dobrze gra, no i***y, dobrze gra, nie? Endpoint into the bridge. Za Krasnala nie, Krasnal słuchajcie, dużo ludzi wsioczy na Krasnala. Że ch***wo gra, czy coś, że małe ratingi kręci, ale słuchajcie, Krasnal jest entry. Entry, rola jest strasznie niewdzięczna, bo wchodzisz jako pierwszy gdziekolwiek, czy na Anubisie, Cave'a rushujesz, czy maina B podchodzisz, czy maina A, jesteś pierwszy i ty wchodzisz tam i musisz zrobić miejsce, spróbować zabić jedną osobę i się wypierasz od razu. Ty jesteś entry, naprawdę to jest ciężka rola, to nie jest łatwe. Musisz naprawdę mieć dobry teamplay drużynowy, żeby oni dobrze ci flashowali i wszystko, żebyś ty skasował, nie? Ja uważam, że Krasnal na swojej roli entry jest jeden z lepszych zawodników w Polsce. Akurat na tej roli, tak? On nie musi kręcić ratingów po 1.20, bo entry bardzo rzadko ma takie ratingi. Bardzo rzadko się zdarza. Wiadomo, że są takie ratingi, ale entry zawsze ma około 1 rating, tak? 1.05, coś takiego. Więc no, czasami wiadomo, że są wyjątki. Są wyjątki, tak? Że są te wyższe. Ale to musi mieć team play. Jeśli Monte zdobędzie team play, no to kujecie, będzie dobrze flashowało, będzie wiedział, kiedy może wejść, z jakimi flashami, no to czy ze smokami, to będzie mu o wiele łatwiej się robiło te entry. Zaufajcie, że Krasnal jeszcze pokaże, jak się na CS-a, nie? Bridge, a na sam koniec poradzili sobie z Nine. I kolejny mecz już jutro o 20, gdzie zmierzą się z iBallers w ramach SL Challenger League. Znaczy ja wam powiem tak, czy Donk to entry? Ciężko stwierdzić, bo on też nie wychodzi pierwszy, widzowie, zawsze, nie? Akurat Donk nie wychodzi zawsze pierwszy, tam różnie on wychodzi, no. Czasami Chopper pierwszy wyjdzie właśnie, u nich to jest różnie, nie? W którym mają bilans 1-2. Wracamy z tematami błędu. No właśnie, w tym SL Challenger wam powiem, że ten mecz jest bardzo ważny, bo tak naprawdę dużo od niego zależy, żeby powalczyć o te playoffy, nie? Od razu, żeby tam byli wyżej ogólnie, może pierwsze, drugie miejsce już raczej wątpię, żeby mogli dać radę. Chyba, że coś w grupie się zmieni, ale no dobrze było, jakby ten mecz wygrali. Bardzo ważny jest to dla nich mecz i... Ten mecz tak naprawdę muszą wygrać, żeby powalczyć o te playoffy, nie? Kibicujmy też im, żeby chłopacy dali radę, nie? Z tematami błędów w Counter-Strike'u 2, bo tych jak wiecie... O, nie... błędy, to jest coś pięknego. Słuchamy. Brakuje, a cały czas pojawiają się nowe. Osoba na Twitterze o nicku Dea pokazała w jaki sposób pozbyć się wszystkich dźwięków otoczenia aż do całkowitego restartu gry. Po załadowaniu tej mapy, którą widzicie na ekranie, po prostu z niej wychodzicie i wchodzicie na jakąkolwiek lokację chcecie. Dźwięk otoczenia po prostu znika.
Jak w 1.6 by się czuł. Coś pięknego. Nic nie ma, nic nie słyszysz. Cisza, ale fajnie. Też ogólnie słuchajcie, takie coś, jak teraz pokazuje PK, że ten błąd ogólnie jest, jak tutaj ten gość pokazuje, on tutaj przedstawia, że ten błąd jest w wyłączania dźwięku, powiem wam tak. On był w CS Source, on był w CS GO, no i mamy w CS 2. Dla mnie to jest hit, że oni przez tyle lat, przez trzy wersje CS-a jest dalej jakiś błąd na wyciszenie dźwięku, nie? No, to jest po prostu hit. Bo ogólnie w CS Source się za to bana dostawało, pamiętam, bo tam się skrypty wpisywało w konsoli, w CS GO, w CS Source tam bana się dostawało, w CS GO też była jakieś komendy, chyba się usuwały jakieś pliki i też nie miałeś dźwięku, nie? Jak stwierdziła Dea, jest to coś podobnego do tego, co zrobiła komenda Stop Sound w Counter-Strike'u 1.6. Valve jest już świadomy tego błędu i najprawdopodobniej niedługo pojawi się w tym kierunku jakaś łatka. No i na sam koniec mieliśmy kolejne odświeżenie rankingu HLTV. Demongols po raz pierwszy wskoczyło do top 10 najlepszych formacji świata. No, Mongol zasługuje, top 10 to jest, można powiedzieć, tier 1 drużyna, ale uważam, że i tak, wiecie, z takimi drużynami jak Mouse czy Spirit to ciężko im będzie wygrywać, nie? Tak na porządku dziennym to będzie bardzo ciężko. Navi pierwsze, oczywiście zasłużenie, no Navi po prostu, oni grają okej i nagle turniej, który jest o milion na... Nie? No Navi to jest taka drużyna, najważniejszy turniej wygrywają, gdzie jest największa pula, nie? A po tym jak zajęli drugie miejsce na Sky Sports Championship, co tyczy się drużyn z polską flagą, Rebels podskoczyło o 3 lokaty. Dobra, polski ranking widzę, polski ranking, Rebels, 43, tak? Monte 46. Ja wam mówiłem, że za ten turniej CCT, co tam dużo też ludzi pisało na czacie, że oni powinni do top 30 skoczyć, bo na Znajdzie wygrali, to gówno im dało tak naprawdę. Gdyby wygrali ten turniej CCT, to by byli w top 30, top 35, by tak między top 30 a top 35. A tak dużo im to nie dało, nie? Jak wyjdą z grupy na Challengerze, to też punkty dostaną do playoffów, więc to też im dużo da, więc dlatego ten mecz dzisiejszy jest ważny dla nich, żeby powalczyć o wyjście z grupy i do playoffów się dostać i powalczyć o ESL Pro League. No to na pewno trochę punktów dostaną. Enterprise, no lepiej nie mówić, tak? Bo moim zdaniem grają piach. Permita, no wygrała chyba z Nine dzisiaj, tak? No ale ten Nine to też ten zespół, ja nie wiem, kto dał taki zespół zrobić. Słuchajcie, nawet sprawdzimy jeszcze, bo gdzie ten mecz, co oni wygrali dzisiaj, tak? Permita Endpoint, Permita Nine. Wygrali 2-0, tak? Zobaczcie, ten skład. Jest Rals, tak? Który, no nie jest aż taki zły, tak? Ale jest Misu, tak? Ja widzę tego gościa, nie? Jak ja widzę tego gościa, on ma 1.16 rating, ale Apex o nim się wypowiadał. Powiedział, że to jest typ, który przychodzi se na trening i ma wyjebane, totalnie ma wyjebane, a on grał w Vitality, pamiętajcie. Ten typ grał w Vitality i powiedział, że to jest, tak samo był ten Kyojin grał, tak? I tutaj Kyojin, podobno goście totalnie wyjebane, dlatego oni, powiedział Apex, oni, że oni osiągną tak naprawdę, będą się tułali gdzieś w niższych teamach, bo na lepszych gości typ nic nie zrobi. Tak samo Misuta, jak grał w ITB na RMR-ze, to grał taki piach, bo na lepszych typów już grał, że szok, nie? Więc no ja uważam, że w ogóle ten skład jest chujowy. Ten skład jest chujowy od A do Z. No nie wiem, kto w ogóle dał zrobić taki skład w Nine. Serio. Ten skład po prostu się. Mantu jest dobrym snajperem. To nie mogę powiedzieć. Mantu jest okej snajperem. Ale uważam, że gość, no wybierając skład, tak? Bo tam Mini Rox jest trenerem, tak? Czy w Nine? Zaraz jeszcze sprawdzę, na pewno. Tak, Mini Rox jest trenerem, no. Serio, no. Tragedia. Ten skład jest tak chujowy, że szok. No ale dobra. Jedziemy dalej. Illuminar, 96. pozycja. No, szkoda, myślałem, że będą wyżej troszkę, nie? Ale bardzo mnie martwi w ogóle brazylijski los ta pozycja, nie? Bo oni ogólnie dobrze potrafili grać, nie? Dobrze potrafili grać, a ja to cały czas myślałem, miałem w głowie, że oni wygrywali tego w SL Challengerze, trochę tych spotkań i w ogóle w tamtym sezonie, przed przerwą. A ja patrzę, oni mają ponad 100 pozycje. Co jest do ch***a, nie? Bo oni bardzo mało meczy grają w ogóle. Nie ma ich w CCT właśnie. Nie wiem, czemu ich nie ma w CCT. Czy oni grają teraz, widzowie? Chyba nie grają, nie? No wiem, że brazylijski rus ma, ale ogólnie to jest dziwne, że oni nie grają tych pobocznych turniejów. Grają teraz? A, grają. Okej, okay. Grają ESL SAF, ale mnie widzowie obchodzi, mi obchodzi bardziej to, że jak ja wejdę sobie w nich, tak, że ja wejdę sobie w drużynę, wchodzę w mecze,
Że nie ma na przykład, że oni nie grają CCT. To jest ważne dla nich. Nie wiem właśnie, czemu oni grali CCT w ogóle tu? Hellcase Kapak. Bo za właśnie ten turniej CCT dużo punktów dostaje się. No nie gra, oni w ogóle, to większość to jest ESL Challenger, jakieś European Pro League. Nie wiem, nie jestem w stanie zrozumieć, czemu oni nie grają właśnie CCT. Nie jestem w stanie zrozumieć. To już powoli ich goni i są na 46. miejscu. Niestety spadek zaliczył Enterprise. To tam czy też brazylijski luz otrzymali w tym zestawieniu awans. Jeśli chodzi o światowy ranking, to w topce poza The Mongols niewiele uległo zmianie. No, jedynie Spirit zepchnęło Mouse na trzecią pozycję. No i 3D Max zasłużenie otrzymało spory awans przez wygranie turnieju Sky eSport. Tak, no tu 3D Max wygrało turniej. Ogólnie słuchajcie, pamiętacie jak robiłem tier listę igli, nie? I makę dałem do F. I słuchajcie teraz uważnie, nie? Bo ludzie to po prostu dla mnie, to niektórzy to są odklejeni od rzeczywistości. Słuchajcie. Co pan Maka ogólnie przez całe życie ugrał? Typ gra kurwa w CS-a 10 lat profesjonalnie. 10 lat. Typ nic. Nic. Do tej pory. Nic. Do tamtej pory. Co robiłem jeszcze przed tym turniejem tier listę igli, tak? Nic. Gościu. I wiecie. I gość wchodzi ci i mówi. Kwa chuj. Makę dałeś do F? No ku. No stary, no przed tym, no typ nic nie ugrał, ale teraz ugrał, no co? Dobra, to nowy film i zmieniamy na S, bo wygrał turniej tier 2,5. No, wiecie, stosunkowo młodym iglem jest, 27 lat, no nie powiedziałbym stosunkowo młodym iglem, nie? To raczej nie jest młody igl, już nie przesadzaj, co to w ogóle za tekst? Strefa transferowa. Już wkrótce wszystko stanie się prawdopodobnie jasne. Jezu, anonimo, kurwa. Jak ja to patrzę, typy hajs wiszą ludziom, ty. I następną drużynę biorą. To jest polski e-sport, nie? I znowu anonymo. No los kogutos tu będzie, widzowie, no. No jak będzie los kogutos czy nie, widzowie? No to jest hit, nie? W kwestii powrotu organizacji anonymo na polską scenę CS-a. Ostatnio wrzucili właśnie takiego tweeta, a już jakiś czas wcześniej pojawiły się... Ja już się boję. Anonymo miałby dołączyć cały skład los kogutos. Nie jest to jednak na ten moment pewna informacja. Jak twierdzą leaki z polskiego i międzynarodowego podwórka, już wkrótce polski zespół brazylijski lub no, będzie miał do portugalskiej organizacji Betclic Apogee eSport. No, tak, zgadza się. Będą tam dołączali i ja to mogę potwierdzić. Tu są leaky. Tak będzie, widzowie, tak będzie, że tam będą dołączali. Oni między innymi zakontraktowanych zawodników w FIFA, a trzech ich graczy to Polacy. Przebudowa składu Nine Academy oficjalnie się zakończyła. Dzięki temu Słuchajcie, ten Nine Academy to też... Tą Akademię to psychopaci robili, nie? To Akademię psychopaci robili. Przebudowa. No, robisz Akademię, testujesz zawodników i tyle. Ja też od zawodników słyszałem w ogóle, jak ta akademia była w ogóle robiona, nie? Słuchajcie, że na przykład trener, co tam był trenerem, osoba, to z jednymi rozmawiała, z drugim nie rozmawiała, z jednych słyszała na TS-ie, drugich nie słyszała i na przykład powiedział, a chuj, wiesz, nie nadajesz się, nawet nie słyszałem z komunikacji, masz chuj, a ty w ogóle na TS-a nie wszedł, rozumiecie? Tak wyglądała ta akademia, ile ona jest? Ona jest pół roku? Ona już pół roku jest ta akademia, czy ile? No słuchajcie, ja to nie rozumiem, czemu ludzie nie mogą dobrze, fajnie tych akademii zrobić, nie? Tak jak ten Mouse NXT, też te Spirit Academy, dobrze zrobić tych akademii. Nawet Astralis Talent, ta akademia była nieźle zrobiona, nie? To jest taka tragedia, to wszystko, że to jest szok, nie? Tyle czasu akademię, nagle dochodzi tam Espiranto, który grał w tą grę tyle lat już przecież. Ten typ już, ten typ, który już grał wcześniej w CS-a, tak? Tylko on poszedł do wojska. On poszedł do wojska i wrócił i sobie znowu gra w CS-a. Aspiranto wreszcie znalazł drugi. Co to za młody talent na akademik? Dla mnie to akademia to szukanie jakichś, wiecie, 16, 18 lat samych ziomków, 19 max. Gdzie do akademii taki zawodnik? No to są akademie, żeby szukać tych talentów jednych, nie? No wiem, że ma 23 lata, no ale to wiecie, chodzi o sam fakt. Drużynę po jego powrocie do aktywnej gry. Poza byłym graczem Imperial czy też Crazy, do formacji dołączyli również Sky, a także Note. Ten pierwszy jest tam na zasadzie... Note. Nie wiem, nie śmiej się, zobaczymy. Zobaczymy, jak chłopakom będzie szło. Życzymy im jak najlepiej. Są Polacy, oczywiście trzeba kibicować, nie? Ale... Nie wiem, sam nie wiem, co myśleć o w ogóle Akademii. Miejmy nadzieję, że będą ogarniali, tak? ...wypożyczenia z Big, a Naut to były gracz przykładowo Akademii Monte. Po dłuższych testach organizacja Sinners poinformowała, że zarówno Morisco, jak i Mikey zostają ich zawodnikami na stałe, a obecny skład macie w tej chwili... O
Boże, Morisco, Jezus Maria, ja pamiętam tego gościa. Na ekranie, póki co... Odkąd ten Neofrag odszedł, to ten team nie radzi sobie za super, nie? Ten Neofrag jednak ciągnął tą drużynę, no ale no teraz tam nie gra, niestety, nie? To w rankingu HLTV zajmują 57. lokatę. O, zagranie dnia, to też lubimy. Dobra. Ładnie. O, tam helikopter działa w tle, słyszycie? Idzie do ciebie. Co to jest? Ja p***le, ty. Jest jeden. Masz defa. Dawaj, za boksami tymi, no. Dawaj, defuj. Uf. Brawo, nice. brawo. Jeżeli chcecie... Akcja dla mnie to takie, no, 4 na 10, nie? 4 na 10, jak... Ja pierd... Brawo. Dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. Ale fajny materiał, BK. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na Pirate Swap. Dajcie łapkę w górę i subika, widzowie. Zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dajcie no BK-owi. Dzięki, że jesteście z nami. Uważam, że fajne informacje daje. Możemy obejrzeć, trochę skomentować. Fajnie się to ogląda, naprawdę, nie? Coś pięknego, nie?